Cześć! Dzisiaj pokażę, jak stworzyć chiptune'owy plug. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Self-Made Tips i kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, witając was w kolejnym odcinku serii, w którym przygotujemy sobie oczywiście chiptune'owy plug. Jest wtorek, godzina 18, zatem czas na kolejną porcję wiedzy i przejdźmy do tego, moi drodzy. Oczywiście będziemy do tego używać, żadna tajemnica, cytrusa. Ja tutaj przygotowałem sobie już taką oto pętelkę, którą możemy sobie teraz przesłuchać swobodnie. Tak to brzmi, moi drodzy. Jest to bardzo specyficzne brzmienie. Dlaczego? No to zaraz się okaże. Przede wszystkim dlatego, że klikając sobie jeden raz, słyszymy wyraźny przeskok oktawowy w tym dźwięku. W związku z tym, moi drodzy, nie przedłużając, ładujemy sobie cytrusa i tutaj wybieramy sobie preset default, czyli podstawowy w tym momencie. Możemy sobie również skopiować MIDI i wyciszmy sobie ten syntezator. No i teraz, moi drodzy, mamy tego typu brzmienie. Cóż zrobić, żeby było ono tym, co słyszeliśmy wcześniej? Moi drodzy, tutaj nie ma większej filozofii. Na pierwszy ogień idzie oczywiście fala, którą musimy zmienić na falę square, co już nam da zdecydowanie bliższą charakterystykę do tego, co słyszeliśmy wcześniej. Żeby to nabrało tego efektu, który chcemy, to musimy się troszeczkę pobawić, natrudzić, można by rzec. Słuchajcie, w tym momencie uruchomię sobie obwiednie dla głośności, bo to jest niezwykle istotne, żeby ten dźwięk wchodził w zasadzie drastycznie od samego początku. Nie potrzebujemy w zasadzie żadnego release, ale dla porządku jeszcze sobie to zostawmy. To są najważniejsze parametry. W zasadzie moglibyśmy sobie skrócić sustain i decay. I zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy mogli zrobić więcej. Żeby wszystko było tak, jak należy, musimy sobie przejść w zakładkę pitch i ponownie pobawić się obwiednią. W tym momencie ja ją sobie włączę. Ustawię atak, moi drodzy, mniej więcej w połowie wysokości tej całej siatki. W tym miejscu wybiorę sobie, moi drodzy, ustawienie stairs, czyli schodki. I będziemy musieli teraz wybrać sobie ustawienie, które nas interesuje. Ja tutaj będę kręcił aż do momentu, w którym będę miał mniej więcej taki kształt, ponieważ interesuje mnie przeskok tylko o jedną oktawę. Podniesiemy sobie teraz do samej góry punkt sustain, natomiast release możemy usunąć i w tym momencie mamy już... Słyszymy, że coś tam się dzieje. Musimy wrócić tutaj i ustalić odpowiedni decay. Tak jak już słyszymy, pojawia się ten drugi dźwięk. I teraz, moi drodzy, manipulując sobie długością tego punktu, możemy ustalić, jak szybko będzie przeskakiwał jeden dźwięk w drugi. I zależy nam na czymś takim dokładnie jak teraz. Ten plug mamy gotowy, bo nasze brzmienie jest bardzo, bardzo zbliżone do tego, które mieliśmy wyżej. Moglibyśmy tutaj jeszcze się bawić ewentualnie obwiednią, ale nie ma to większego sensu. Natomiast to, co ja bym chciał jeszcze zrobić tutaj, to pokazać wam inne możliwości, ponieważ nie musicie chcieć akurat tego plaka utrzymywać w takiej konkretnej stylistyce, żeby on przeskakiwał o oktawę. W związku z tym możecie sobie pozwolić na stworzenie większej liczby tych schodków, czyli na przykład na tyle. I tak jak słyszycie, zmienia się w coś zupełnie innego. Tyle, że nie są to skoki oktawowe. Jeżeli chcecie utrzymać się, powiedzmy, w tonacji, żeby cały czas ten dźwięk był tylko oktawę wyższy, natomiast nie grał żadnych innych wysokości, to musicie pokombinować w tym miejscu. Zobaczcie, jeżeli wyjdziemy sobie od tego ustawienia, które mieliśmy na samym początku, to mamy tak naprawdę tylko jeden schodek, czyli jeden przeskok oktawy. W związku z tym to ustawienie tutaj, czyli pitch envelope, jest ustawione na 1200 centów, czyli o całą oktawę przeskakujemy. Pamiętajmy, że 100 centów to jest 1,5 ton, w związku z tym 12 półtonów to pełna oktawa. Jeżeli chcemy mieć tutaj na przykład przeskok o dwie oktawy w górę, to musimy analogicznie dodać tutaj jedną oktawę, czyli przechodzimy wyżej do wartości 2400. I teraz wszystko się zgadza. Podobnie możemy zrobić idąc głębiej, czyli dodając kolejny stopień, ustawiamy na 3600 i mamy skok trzyoktawowy. W ten sposób to wygląda, ja jednak wrócę do tego ustawienia, które dla mnie jest najoptymalniejsze, w związku z tym możemy sobie tutaj zmienić wartość z powrotem na 1200. No i zobaczmy, cóż nam wyszło. No
No wyszło coś takiego, myślę, że całkiem przyjemne, jak ktoś chce się bawić w chiptune, w takie brzmienia 8-bitowe, no to to brzmienie jest naprawdę na wagę złota. Także to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę, ja jestem oczywiście Boniface, a to był kolejny odcinek Selfmade Tips, jak co wtorek o godzinie 18. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, na Soundclouda, na Instagrama, po Backstage Selfmade Beats, wspierajcie mnie na Patronite, wbijajcie czasami do sklepu z gadżetami Selfmade Beats, no i dołączajcie oczywiście do facebookowej grupy Selfmade Beats, gdzie wspieramy się jako producenci i rozwijam swoje talenty. Raz jeszcze dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeśli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zostaw suba i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.